Janusz Skulimowski, starosta bialski. Panie starosto, Międzyrzec Podlaski dzisiaj i to jest bieg tropem wilczym, ale bieg o randze powiatowej. I starosta dzisiaj obecny. Tych biegów trochę na terenie powiatu dzisiaj jest, no ale te Międzyrzecu i ranga powiatowa. Panie starosto, pan jak widzę te medale łącznie z panem dyrektorem tutaj zespołu szkół technicznych Międzyrzecu Podlaskim, też się trochę napracujecie tym sięganiem i do dołu, bo tam najmłodsi, i do góry, bo tam najwyżsi. Jak to jest z tym biegiem tropem wilczym, zaangażowaniem powiatu? No i czemu ponownie starostę nie widzę w krótkich spodenkach i biegającego? Ja powiem tak. Dzień dobry przede wszystkim. Szanowni Państwo, zobaczycie mnie, jeśli będzie ten widok bardziej przypominał, jak zgubię to, co znalazłem. Myślę, że to będzie już następnej edycji. Ale szanowni Państwo, tutaj ogromne podziękowanie dla tych wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w tym biegu, pomimo różnych atrakcji, różnych wydarzeń, które się dzieją na terenie naszego powiatu. Tak jak już pan redaktor wspomniał, przecież to już jest wiele tych imprez w różnych miejscach. Należy wspomnieć, przecież to jest w tej chwili nawet w Terespolu, jeśli dobrze, Konstantynów, tak. Także jest tych trochę imprez związanych właśnie z tym tropem wilczym, a pamiętajmy o tym, że to jest związane, ta dzisiejsza data, ze względu na to, że to jest czas pandemii, nie mogło to się odbyć w dobrym, tym przewidzianym terminie. Więc jeszcze raz mówię, dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękuję tutaj organizatorowi, panu dyrektorowi, że pomimo wakacji znalazł czas, zmotywował pracowników do tego, żeby pomogli zorganizować. Tutaj trzeba podziękować również straży, Stołpno, że zabezpieczeniu medycznemu. Oni wszyscy biorą udział i cały czas, co roku nam pomagają i biorą w tym czynny udział. Dlatego starostwo zawsze będzie, że tak powiem, brało czynny udział, będzie współorganizatorem i organizatorem ze względu na to, że dla nas są to sprawy ważne. Ważne, że te chwile, ten wysiłek może być jak gdyby przekazany, może być poświęcony tym bohaterom, którzy nie złożyli broni wtedy, gdy zmienili się okupanci. To jest już przysłane przez fundację i to jest taki wzór, który obowiązuje w całym kraju. W całym kraju, a że dla nas to ważne i cieszymy się z tego powodu, że jesteśmy współorganizatorami, to jest, musimy pamiętać o tym, że mieliśmy nawet rok poświęcony pamięci żołnierzom wyklętych. Także to jest nasza wspólna troska. Tutaj też muszę wspomnieć o tym, że startowaliśmy spod muralu. Mural, który jest poświęcony naszym bohaterom, tutaj miejscowym. Tu Fundacja Kocham Podlasie, pana senatora Grzegorza Biereckiego. To wszystko robiła, to ufundowała i za to jesteśmy jej wdzięczni, ale to wszystko służy nie wdzięczności, tylko służy pamięci i za to jeszcze raz będziemy dziękować. No tak, do samego końca osoby się zapisywały, do piątku było 50 osób, natomiast było jeszcze kilkanaście osób, że tak powiem, niezapisanych. Można powiedzieć, że biegło około 60... I czym biletem? 65. Także było w sumie, myślę, że to jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę czas, czyli połowę sierpnia, wakacje, święto i tak dalej. Także naprawdę jestem zbudowany. Trasa z muralu, spod muralu, jakimi ulicami? Piłsudskiego, Wiejską, do Henryka Sienkiewicza i powrót warszawską tutaj bramą do szkoły. Przypomnijmy, bo ta metrówka jest ważna, tych metrów... 1963 metry.